i tam vintage story w mroźnej krainie. Znowu jakoś się światło zmieniło dziwnie, więc dobra, anomalie. I tak, na początku jesteśmy w magazynie, mamy już, no jest wiosna i rzeczywiście już się zmienia pogoda, powiem wam, i wszystko na dworze. Śnieg zaczął topnieć, a przynajmniej się zmniejszać powoli jego ilość. Tutaj nie widać takie łaty, gdzie jest trochę niższy. Więc już lada moment powinno być w miarę okej, okay, bo pamiętamy, nie, że jak tylko nadejdzie wiosna, no to właściwie to idziemy do tego archiwum rezonansowego, nie, więc już blisko. W każdym razie jesteśmy w magazynie, ponieważ co robiłem? Przesiewałem. I to jest lód, który mi wypadł. Więc trochę rzeczy z miedzi, miedzianych. Groty, włókna, kryształik i kości dużo. No, to takie wiecie, w miarę takie pierdoła. Co jeszcze robiłem? Nie mam kompilacji, nie robiłem aż tak strasznie dużo rzeczy, a jeżeli już, to trochę takie, które zajmują więcej czasu, ale są jakieś takie pojedyncze, no nie? No to powiem wam tak, przygotowałem tam na górze tą kryptę dalej trochę i jeszcze byłem po rośliny. Mam je tutaj przy sobie. Ponieważ chciałbym się czymś zająć, myślę, że w tym odcinku. I mówiłem wam, tak, że teraz się domyślicie pewnie, o co chodzi. Tylko jeszcze odniosę tutaj te rzeczy, bo tu mam lamelki mi też, znaczy łańcuch mi wypadł, lamelki też mam. Odłóżmy tylko to. Czyli nic, jakichś żadnych szczególnych łupów na razie nie mam z tego przesiewania, ale trochę standardowych itemów. No to w sumie bym zabrał stąd. Trzeba będzie zrobić te strzały i takie tam, nie? Wkrótce. No. I się wyprawimy. Do rezonansowego archiwum. Nie wiem, czy to nie byłby taki moment zakończenia serii też, te archiwum, ale dobra. Jeszcze trochę sobie pogadamy, więc tak. Chciałbym się zająć... O, tu. O. Skąd? No, myślę, że łatwo sobie można przypomnieć. Nie wiem, czy pamiętacie, ja mówiłem przecież, że daleko na południu tam się teleportowałem po ten nul. Tu nie ma pszczół, a chciałbym to jednak zrobić na odcinku i pokazać, więc... Dobra, więc tutaj... Here is. No, jest. Czy ten akurat jest pozyskany jeszcze trochę inną metodą, mianowicie... Jeżeli cię nie ma w danej lokacji, w jakimś tam obszarze, to najwyraźniej to w grze się jakby nie aktualizuje. Więc to było tak daleko na południu, teraz idziemy na górę, to ja to opowiem, to było tak daleko na południu, ten ul, że mi się nie aktualizował. Więc jak tam, no, się przeniosłem, no to wyszło, że nie ma tego ulu nadal. No to musiałem tam siedzieć, nie wiem, pewnie z dzień, dwa, po prostu musiałem tam siedzieć i klęczeć, aż mi się te pszczoły przeniosą, bo temperatura już jest okej. Tam na południu, no ale no, skoro tak to działa, to ten akurat jest wzięty z kreatywa, jak sobie go postawiłem. No nie chciało mi się, mówię, siedzieć dwóch dni po prostu tam i czekać, aż mi się te pszczoły przeniosą, zwyczajnie w świecie. W każdym razie, więc to jest taki element dodatkowy, mówię, że normalnie tutaj jest za zimno. O właśnie, tak, są nowi widzowie, jacyś oglądają, to właśnie mówię. Tu nie ma pszczół, to jest za zimno po prostu. Musiałbym się przenieść daleko na południe. Nie wiem ile, z 10 tysięcy więcej, bo nie było 10 tysięcy, byłem 15-20 tysięcy kratek na południe. Wtedy powinna być temperatura w miarę, tam są pszczoły. Tutaj jest za zimno, nie ma ich. Możesz się przejść wtedy, no nie, przejść daleko na południe, znaleźć pszczoły, poczekać aż zasiedlą ul i przynieść je z powrotem. Tylko to będą godziny długie. A mi się nie chce tyle czasu tracić. W każdym razie zobaczcie, teraz tak ta krypta wygląda. Może jeszcze ją ulepszę, ponieważ no, tam był komentarz, który fajnie opisał, co można by tam zrobić. Więc tutaj dzięki za info. Natomiast tak, w tej chwili jest tak, że są tutaj te sarkofagi. Zobaczcie, dalej. I tu zrobiłem takie drobne, nazwijmy to, jakieś runy, nie? Jeszcze nie wymyśliłem wszystkich, może zrobię więcej, ale właśnie być może to będzie zablokowane, tak jak już mówiłem. I wtedy, jeżeli bym to zablokował, no to nie ma potrzeby robić z innych stron, zobaczymy jeszcze, ale były właśnie pomysły. Na razie jest tak, tak wymyśliłem coś, chciałem tu zrobić płatek śniegu, ale chyba za mała rozdzielczość, musiały być jeszcze mniejsze te kawałeczki.
te bloki, nie, żebym zrobił ładny płatek śniegu. Tak to nie wychodziło za bardzo, więc zrobiłem jakiś taki kształt, nazwijmy to runiczny. No i tutaj takie plusy, nie? Jeszcze coś tu może wymyślę, ale jakoś to wygląda, myślę, jest, no. Może ten lód przezroczysty, a może właśnie był pomysł, żeby jakiś taki jakby kamień od włazu przesunięty. Może na przykład tu, tak trochę, żebym się przecisnął, albo tu. Może, nie wiem, jeszcze zobaczymy. Na razie tak zrobiłem. Może jeszcze jakoś to zupgrade'uję. Idziemy z powrotem, albo jeszcze zajdźmy sobie do kaplicy. O, jeszcze miała być wieża. Tak, muszę zrobić tu ścieżkę jeszcze do tej wieży i później samą wieżę, ale to powoli, nie? Na razie jesteśmy tutaj, no w kaplicy. W porządku, nie? Fajnie to wyszło ogólnie. Był pomysł odnośnie multiplayer. A, to mi coś zostało jeszcze. No tak. To jest z takimi rzeczami trochę nietypowymi. No zobaczę, co z tym zrobić. Właściwie to chyba zostawię, mi się przyda tutaj do roboty. Mam nadzieję, że śnieg zniknie stąd na wiosnę, ale zobaczcie, że zaczął się pomniejszać. Więc mam nadzieję, że chyba zniknie. Oby. Chciałbym, żeby ta trawa tutaj była. No, a jeszcze wracając. No właśnie, był pomysł o multiplayerze. No, że niby taką wioskę zrobić, tak? Tutaj na tym świecie tak zostawić. Powiem tak, ja ogólnie multiplayerów tak średnio rozważam, głównie przez kwestie czasowe, bo kto mnie zna, to pamięta, że ja nagrywam tylko w weekendy praktycznie, 2 dni mam. W piątek to ja tak późno wracam, że w ogóle nie rozważam nagrywania, więc mam sobotę i niedzielę tylko praktycznie. Więc w związku z tym, a też chcę sam trochę odpocząć, coś tam porobić. Więc tak trochę u mnie to czasowo wygląda to średnio niestety, nie? Ale pomysł ciekawy, przyznam, no, że byłbym bardziej takim odwiedzającym, tylko jako taki starszy, powiedzmy, wioski w cudzysłowie, który ją założył tutaj, i inni gracze by się na tym świecie gdzieś tam rozbudowywali jeszcze po okolicy. Tylko jeszcze taka kwestia, że nie wiem, gdzie miałby być schostowany ten serwer wtedy nawet. No bo ja mówię, no mnie nie ma większość tygodnia, więc u mnie to tak, nie wiem, za bardzo nie wygląda to, żeby to miał być postawiony, w związku z tym, że mnie nie ma po prostu. I wtedy byście nie mogli sobie pograć. No nie wiem, właśnie mówię, tak mi trochę to wygląda, że nie da rady z mojej strony trochę. A żebym komuś to przekazał i ktoś sam chciałby postawić sobie serwer z tego świata i wtedy, o, ale tak to nie wiem. A poza tym to jest wersja. Pewnie dałoby się upgrade'ować ten świat do nowszej wersji. Myślę, że jest to możliwe, aczkolwiek jest ten problem chyba, że były zmiany w generatorze, nie? W tej nowszej wersji 1.9, któreś tam. A to jest na 1.8 bodajże, więc no, fajnie było mieć załadowany nowy generator. W każdym razie, no to tak, kwestii odniesienia się tam do pomysłów. Teraz, czy sobie sad zrobimy? Tak, chciałbym dzisiaj, żebyśmy się zajęli dwiema rzeczami. Zrobili sobie pasiekę z ulami, a druga sprawa, jeżeli jeszcze nam czas zostanie, to może zaczniemy to garderobę na górze robić. No, w międzyczasie nadal czekamy do wiosny, już takiej bardziej prawdziwej wiosny, nazwijmy to, ponieważ wiadomo, no chcemy, kurczę blade, chcemy się wyprawić do rezonansowego archiwum, więc czekamy do wiosny. W międzyczasie właśnie... Dobra, weźmy sosnę, sosnę. Douglas Fir. Muszę zrobić nowe te płotki, takie tam, więc potrzebujemy w tej chwili... Budulca potrzebujemy, proszę państwa, budulca. No. Więc co odnośnie pszczół? Więc to też taki trochę, wiecie, ja te odcinki próbuję tam tłumaczyć, żeby to było też, powiedzmy, w jakimś stopniu a la tutorial. W jakimś stopniu. Więc tak, słuchaj, mistrzu. Więc ule. Ule, oczywiście pszczoły dają nam miód tutaj, możemy mieć miód i wosk. Wosk jest potrzebny do produkcji świec, a świece są potrzebne do latarni. No właśnie, bo bez tego świeczek nie zrobisz, a bez świeczek nie ma latarni. Więc ogólnie
No, możesz też, z miodu też można robić trunki, wiadomo, i tak dalej. Ogólnie miód jest bardzo przydatny. Można też opatrunki lepsze robić i tak dalej. No, jak nie masz miodu, to jest to szkoda trochę, o tak. W każdym razie, więc ja sobie tutaj, tak jak powiedziałem, wziąłem, załatwiłem ten ul. Normalnie to trzeba by go... Normalnie jak to wygląda? Dobra, może jeszcze opiszę w sumie, jako taki moment tutorialowy. Normalnie ul można znaleźć na drzewach. Nie wiem, czy na wszystkich, na pewno na dębach można znaleźć, na dębach. Tutaj u nas nie rosną dęby prawie, nie? Tam jakieś pojedyncze, malutkie, tam gdzieś były w tym lesie. Ja ogólnie z południa przyniosłem nasiona dębu i sobie w lato sadzimy te dęby, nie? Tam pamiętamy. Więc jest taki ul, on gdzieś tam jest wysoko, taki dziki. No i co się robi? Trzeba chyba w odległości 5 kratek, czy 7, umieścić taki pusty ul, jak tamten, który tam mam, który się robi z gliny i z orzypałki. Stawiasz taki ul, najlepiej na podniesieniu, zaraz powiem dlaczego. No i dużo kwiatów. Te kwiaty muszą być chyba właśnie w zasięgu bodajże 7 kratek od tego ula dzikiego, no i czekasz. I tyle. Im więcej kwiatów, tym lepiej, tym szybciej to będzie trwało, ale czekasz. Te pszczoły się z czasem przeniosą do tego dzikiego ula, takiego tu. Dlaczego to robić na podwyższeniu? Ponieważ jedno zwierzątko tutaj lubi niszczyć te ule. Więc chyba nie chcesz, żeby ci progres zepsuło, prawda? Mianowicie szopy. Tak, szopy potrafią niszczyć te ule, żeby dobrać się do miodu. Więc żeby nie niszczyć sobie progresu, to w ogóle jest dobrze otoczyć takie ule, właśnie takim o płotkiem, zrobić w takim wydzielonym miejscu, żeby szopy się do nich nie dobrały. No a po drugie, dobrze jest, tutaj nie robiłem za dużo, nie miałem patyków, będę musiał zrobić uzupełnienia patyków. A po drugie, właśnie otoczyć murkiem i jeszcze na wszelki wypadek zrobić na podniesieniu, żebyś mieć 100% pewność, że ten szop go nie dosięgnie, nie? Więc jeszcze na takim drobnym, no na jednym bloku po prostu, nie? Na przykład sośnie, nie? Jeden blok sosny zrobić i to powinno zabezpieczyć ten ul przed szopem. No i spokój, nie? Chyba niedźwiedzie na razie chyba nie niszczą ulów, nie? Wydaje mi się. Chociaż teoretycznie to było realistyczne, nie? Jak tak twórca idzie w realizm, no to mógłby zrobić coś takiego. Ale dobra, też byłoby trochę hardkorowe, nie? Jakby jeszcze niedźwiedzie zwabiały ule tutaj, no. Jakby ule zwabiały niedźwiedzie, no tak, to już by było grubo. Bardzo nieprzyjemnie by było. No, więc ja robię takie podniesienia, żeby było też trochę estetycznie to z drewna. Kłody po prostu kładę. Kłody albo kamień, no ziemia ubita trochę średnio wygląda. Więc weźmy sosny. Może zrobimy takie małe tutaj właśnie, tylko to poletko, a te pszczoły. No, więc... O, właśnie chyba muszę odłożyć jeden ten, wydaje mi się, plecak. Tak mi się wydaje, że trzeba odłożyć jeden plecak. Weźmy... ten. Pusty. No bo się zakłada na plecy to, nie? Ogólnie. Takie, jeszcze takie dodatkowa informacja, więc... Tych uli najwyraźniej nie możesz nosić tak sobie, które są zapełnione przynajmniej. Musisz je odłożyć na plecy. No i o, jest ul zamieszkały. Kurde, nie to. Nie, nie ten, no... No this one, nie to, ja chcę sosnę. Czy ja tam odłożyłem sosnę? Come on, man. No właśnie, odłożyłem sosnę. Teraz jest dobrze. Więc ja to chcę zrobić z sosny, po prostu, bo tu mamy dużo sosny, no nie, wykorzystanej, więc akurat będzie pasować, myślę, kolorem. Więc to będzie tu. Teraz tak, czy takie małe, czy to jeszcze powiększyć? Wydaje mi się, że takie małe, ponieważ tutaj już mi to ścina. Chyba, że zrobię dotąd taki nie... No dobra, taki nierówny trochę może być kształt, czemu nie? No tak, do przodu to nie bardzo, co? Tutaj... Nie, to tutaj już nie będziemy robić, tu zrobimy płotek najwyżej. Dobra, więc tutaj na te umiejscowimy ule. O, z shiftem. Dobra, jeszcze zrobimy puste ule. O tak. Po rozbiciu takich uli można odzyskać część materiałów, nie? Jakby coś.
można odzyskać. Puste możemy, jak widać, odkładać normalnie, tak, ale pełnych nie możemy. Pełne ule musimy przenosić na plecach. Trzeba wtedy zdjąć po prostu coś, co tu mamy, tak, do przenoszenia i wtedy możemy położyć. Ogólnie te pszczoły nie będą się przenosić. Kolejna informacja tutorialowa. Żeby pszczoły się przenosiły, musi być odpowiednia temperatura. W tej chwili jest dla nich za zimno. One sobie będą tam hibernować, tak, czy coś, no te pszczółki. Jest dla nich za zimno. Chyba może spać do 8 bodajże. I to jest chyba... czekajcie, grubo ciosany, wiekowe kłody, wow, właśnie, dawno nie robiłem tego płotku, więc zapomniałem, jak już to się robiło, ale tak, Ralph Douglas Fensphere, okej, no to tutaj będzie, no i teraz tak, gdzie wejście, może zrobimy tu. Czemu nie? Sobie robimy to, nie? I tu, z tej strony. Sad też zrobimy. Te temperatury już są zbliżone do takich, że nie powinno to tym drzewkom szkodzić. W sensie już nie powinny umrzeć z zimna. Więc myślę, że niebawem zrobimy. Ja daję mniej więcej tyle miejsca na 1-0, po 2 odstępu. No tak mniej więcej. I później to trzeba wypełnić kwiatami, więc zbierałem kwiaty, które rosną tutaj lokalnie. Nie mamy zbyt wielu odmian, tyle co na południu. Ale nadal trochę tych kwiatów jest, nie? Więc myślę, że powinno być dobrze tutaj. No, powinno być dobrze, nie? Jest trochę mniej odmian, ale mamy łubin. No i jeszcze mamy chyba tam było, co to było, kurczę blade. Te lokalne, to zaraz zobaczymy. Ok, tutaj na 2, no to niech jest tu. I teraz to skręcamy w tą stronę, bo dalej jest rzeka. Ok, teraz wypadałoby zrobić chyba tak. Dobrze jest. Ok, takie oto poletko. Poletko na ule. Ulala. Grubo, ja tu nie widzę niektórych klawiszy, on tak ustawiony trochę. Grubo ciosana furtka. Teraz robimy grubo ciosaną furtkę. Dwie, akurat dwie, to super. Właśnie, że dwie. Idealnie. Mamy dwie grubo ciosane furtki. Mamy nasze poleteczko. Teraz jeszcze wezmę resztę tych kwiatków, ponieważ te pszczoły muszą mieć papu, skąd produkować, nie? Więc tutaj no. No i te, które tu są na północy u nas, to są właśnie łubin, mietlica olbrzymia i urzet barwierski. Takie mamy kwiaty na północy tutaj naszej dalekiej. A czekajcie, jeszcze chcę ścieżkę. Gdzie mam ścieżkę? Mam ścieżkę w domu, czy mam gdzieś w magazynie? Zaraz zobaczę. Ścieżka. Tu nie mam ścieżki. Kurczę, czyżbym wykorzystał całość już ścieżek? Sprawdźmy magazyn. Możliwe, kurczę, blade, że wykorzystałem już. No dobra, to zrobię nowe, nie? Mam, wiecie, ile teraz mam kamieni, więc trochę tych ścieżek zrobię. Się przydadzą. Zobacz, bracie, ile mam kamieni. Tu, pełne skrzynie. Normalnie. Czekajcie. Na razie coś tu wywalę. O, żeby zrobić. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy, cztery. No i ostatnie. Raz, dwa,
3, 4. Jak mam tak dużo, to mógłbym zacząć naokoło tutaj robić do tego ogrodzenia, które planuję zrobić. Można by tak w sumie. No więc mamy płotek. Ten płotek z pierwszą jakby formą zabezpieczenia przed szopami, praczami. Drugą formą jest to, że ule są na podwyższeniu drobnym. Powinny być bezpieczne. Teraz sadzimy kwiaty. Ja tam lubię robić jakieś takie wzory, więc dajmy te użety barwierskie na przykład. Niekoniecznie wszędzie muszą być, ale jakoś tak zrobimy tak, o. Te mietlice i łubin. Dobra, wymyślmy coś tutaj. Tutaj może te damy. No, to są takie tam kwiaty. Lokalne tutaj, lokalna flora. A dam te użety. Dobra. I teraz tak, teraz może damy tu, może łubin. Tak, tu od środka, nie? Po przekątnej też dajmy, tu będzie łubin. I tu też będzie łubin. Jakoś tak sobie wymyślam, nie? Żeby to wyglądało. Dobra, tu damy mietlicę. I tu damy. Tak, więc w promieniu, o widzicie, tutaj powinno zaraz podawać, no jeszcze musi to się zaktualizować, ale powinno wykryć mi zaraz pobliskie kwiaty przy tym ulu, chyba że po prostu jest wciąż za zimno i dlatego nic się nie będzie działo. No bo tak dopuszczam takie coś, że tak może być, że jest za zimno po prostu. To jeszcze na przekąt, teraz damy tu, o, na przekątnych, na pokątną. Co on powiedział? Pokątna. O, to już po ptokach, już po ptokach. Dobra, tu Urzędu barwierski. A tu będzie tam mietlica olbrzymia. No, im więcej kwiatów, tym lepiej. Teoretycznie można by nawet wszystko zapełnić chyba tymi kwiatami. Okej, no to mamy już tak zrobione. Teraz zróbmy może jeszcze tu. Tu. I co teraz? O, tutaj na rogach dajmy te mietlice. Tak. No po prostu mówię, dużo kwiatów to dobrze jest, nie? Więcej kwiatów to lepiej. Okej. Albo nie, tutaj to może trochę przeszkadza. Dajmy tak. Nawet tak zróbmy. Jakoś tu. No, powinno być chyba dobrze, nie? No gdzieś tyle, powiedzmy, że może nie muszę aż totalnie wszystkiego wwalać, ale już ilość będzie całkiem spoko, nie? Tu nawet zrobię takie, o. Dobra. Mamy to. To powinno być w miarę okej. Dzięki temu myślę, że tylko temperatura się poprawi. Te pszczoły tutaj powinny się aktywować. No jeszcze powinny wyczaić, jakie tu mają, ile tych kwiatów jest, nie? To się powinno zaktualizować za jakiś czas. Tak to wygląda. In the meanwhile, można jeszcze cyknąć ten. Wiem o sadzie. W sumie za lada moment też bym zaczął, powiem wam, sadzić te drzewka owocowe. Miałem pomysł, żeby tu jeden zrobić, taki nie za duży. No zobaczcie, jak się śnieg zmienił, nie? No właśnie. Tylko teraz tak, jeżeli bym tu dalej zrobił, powiedzmy, płotek, to ile będę miał tu miejsca? Nie, to będzie ścieżka, to wtedy byłoby odtąd. No to policzmy sobie, tylko tak jeszcze, może jednak obmierzymy na ten sad. Czy to jest dużo miejsca?
raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Osiem bloczków. Dotąd byłoby 10. Ok, no to jeżeli jedno drzewko, też trzeba dać im jakoś jakiś taki dystans, nie? Tutaj, żeby sobie rosły. Na przykład tyle, nie? Raz, dwa, pyk, raz, dwa, pyk. Tutaj byłoby kolejne. I płotek byłby w odległości 3, nie? Raz, dwa. Tutaj byłby. Aha. O, to by on sobie leciał. Tutaj by leciała ścieżka naokoło. Jakbym chciał, żeby tu szła ścieżka. Nie, to nie będzie szła. Ona idzie jedną kratkę. Mhm. To musiałbym wtedy to przesunąć o jeden. I wtedy płotek byłby tu. I jak tu będzie ścieżka, to jest odstęp jednej kratki. Tu też jest odstęp jednej kratki. Dobra, możemy zrobić. Tu będzie takie małe, powiedzmy, poleteczko. Właściwie na dwa drzewka owocowe. Może, mam nadzieję, że się przyjmą. Jak nie, to będę próbował jeszcze raz. Może być. Tu będzie takie malutkie, ale tu zrobimy większy, nie? Mówiłem. Więc dobra, więc w sumie zróbmy to. Więc tu będzie ścieżka szła. Mógłbym jej nie robić, to by mi dało więcej miejsca. Tylko jeszcze czekajcie, zobaczmy jak dużo dotąd. Co najwyżej może jeszcze jedno mógłbym wsadzić po środku, ale ogólnie to nie jest za dużo miejsca, więc nie ma co się cackać z tym. Więc tu zrobimy też ścieżkę i tu będzie miejsce pod sad, nie? Ten, który normalnie zanim by wyrósł, to minie nie wiem ile. Jak już będziemy kolejny sezon robić, pewnie w tropikach tak wychodzi, no to postaram się szybciej zrobić te sady. Tak, żeby jeszcze w trakcie trwania sezonu coś tam by rosło, nie? O, teraz już powiem wam. Już na tym świecie przekroczyłem liczbę godzin, którą spędziłem w drugim sezonie. Więc no, w pierwszym sezonie przyznam, że jakoś tak szczególnie dużo tych godzin nie było. Też było sporo, ale krócej niż w tych właśnie. Ten drugi i trzeci to... No, teraz ten obecny na tym zimnym świecie to już jest... Ma właśnie największą liczbę godzin. Spędziłem w nim. Dobra, więc sobie może jednak zanim zajmiemy się kolejnymi projektami, bo chciałem garderobę zrobić. No to sobie rozplanujmy ten sad, dobra? Więc dajmy odstęp na drzewko, dajmy dwa od płotku, czyli tu będzie drzewko owocowe. I teraz tak, jak duży dystans zrobić? No właśnie, raz, dwa, tu by wychodziło, nie? Pięć między drzewkami to już może być. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. I tu by było kolejne. Trochę mi się nie zgadza, kurczę, blade, minimalnie mi się nie zgadza. O jedno, no. Ach. Czyżby będę przerabiał to o jedną kratkę? Kurczę, możliwe, że to będę przerabiał. No bo tak idealnie by było, a mi brakuje jednej, no. Musiałem to odsunąć. Dobra, może to przerobię poza odcinkiem. Bo tak chciałbym jeszcze to jedno tu umieścić. A to tak akurat mi tu brakuje trochę. Bo tu będzie płotek, nie? Chciałbym go oddalić, żeby był tu. Ale robiąc moim stylem, tym moim standardowym, no to ścieżka wtedy powinna być tu, to się nie zgadza. No dobra, aż tak dużo jeszcze tego nie ma. No może to przerobię. Okej. No i teraz tak, czekajcie. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Pyk. Kolejne, tu będzie drzewko. Mam trochę tych zebrałem ostatnio. Tutaj będzie kolejne. Okej, tu będzie kolejne drzewko. Trzy, cztery, pięć. Będzie kolejne. I jeszcze tak, do 12 dojdźmy, dobra? Kurczę, fajnie by wyglądał ten sad. Szkoda, że tak późno. Dobra. Chciałbym dojść do 12. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. I tu, czy będzie trzeba jednak zasypać to. Tutaj ten mój sadzik, czy ten taki staw, który sobie robiłem. Dobra. I tu będzie kolejne drzewko. Zobaczcie. I teraz tak, zróbmy jeszcze trochę tego ubitej gleby. I tu będzie ostatnie. I teraz raz, dwa. No i tu byłby płotek.
Raz, dwa. I tu byłby płotek kończący. No to taki sad byłby. Jakby to wszystko wyrosło, to by było super po prostu. Czyli to muszę zalepić ziemią. Wiem, głodny się robię. Widzę. Okej. Ja mam te sadzonki, tylko jeszcze musimy sprawdzić, jaka jest temperatura w nocy. One są takie, że jeżeli będzie, nie przekroczy powiedzmy minus 20, to może je zasadzę. Już powinno być bez problemu. Tylko trzeba sprawdzić, czy będzie minus 20, czy nie. O, tak. Dobra, jeszcze tutaj zróbmy, tam trochę ten stawik tutaj zalepmy. Zwierzaków. Dobra, czyli tu idzie płotek, to mogłoby tak być. Ten już może tu być, nie przeszkadza. Sad. No dobrze jest, tam taki mały, tutaj taki większy trochę. Czy można by jakoś taką... O, wiem. Tylko szopkę na owoce tutaj będzie do magazynowania tutaj, o. To było dobre. Yeah, to będzie dobre. To będzie dobre, to mi się podoba. Jeszcze tylko raz i dwa. Muszę też do lasu się przejść po więcej patyków, bo mi się tu kończą patyki normalnie. A ścieżynki są wszędzie? No tak z grubsza. Z grubsza są ścieżynki, nie? Więc musimy w tą noc poczekać po prostu. Najlepiej ją przeczekać w całości, ponieważ chcę właśnie sprawdzić, nie? Jakie będą te... Na razie tu odłożę. Chcę zobaczyć, jakie będą temperatury w tej nocy. Mówię, jeżeli nie będziesz jakoś super, mega, hiper zimno, no to już byśmy to... Ale też tyle będę potrzebował, jak nic, nawet więcej właściwie, muszę iść po więcej patyków. Dobra, no to sobie zróbmy, ogródźmy to, nie? Jeszcze to muszę dokończyć. Okej, okay. Czyli tutaj taki mniejszy. Na dwa właściwie tylko. To będzie nierówno. Może wejście z innej strony zrobię, może na przykład zrobię z tej strony wejście. O. Dobra, pasuje. O właśnie, i z tej strony. O. I tak, tutaj do końca dobrze jest. No tu będzie jeden sadzik. Ale coś mi to jest nierówno, nie? A, tu miało być nierówno. Dobra, bo jest nierówno w ogóle. No dobra, w ogóle jest nierówno. Okej, czaję. Czaję, rozumiem. Wezmę latarenkę, bo mi tu ciemno. A dzień się wydłużył, super. Na żywo też, nie? Wiecie, w tym momencie to zaraz będą najdłuższe dni w roku. W rzeczywistości, w sensie nie w grze, tak? Jeszcze podkreślam, jakby ktoś nie usłyszał. W rzeczywistości. Zaraz będą najdłuższe dni w roku, nie? No i tak to powinno wyglądać. Być może tutaj na środkowej też bym zrobił wejście. O, tak to by wyglądało. No, sporo będę potrzebował. Będę musiał iść ściąć jakiegoś potężnego Douglas Fira. Jakiegoś Douglas Świra potężnego. O, tu będzie wejście. Ściąć go trzeba. I patyków więcej. Pójdę do lasu, będę, nie wiem, liście obcinał z drzewek, nie? O, w międzyczasie, no właśnie, jeszcze coś chciałem zrobić. Miałem zrobić to garderobę, o której mówiłem, nie? No to tak, trochę mam willow cane'ów, zebrałem nieco. Więc sobie tam mam baskety przecież już, no dobra, okej.
O, to chciałem wziąć. To mi się przyda. To mi się przyda. Jeszcze tutaj sprawdzę. No bo tak, tu mam biżuterii trochę nowej, doszło mi. Wow, wszędzie mam wypchane normalnie biżuterio, nie? Ile wlezie tego. No dobra, dużo biżuterii, no. Książek też już całkiem sporo. Jeszcze to nie jest całe lore, ale już jest ładnie. No właśnie. No właśnie. Dobra, to chodźmy na górę. Zobaczcie, właśnie tą temperaturę sobie też sprawdzamy. No tak, tu mam koszyki dodatkowe umieściłem. Ajaj, dobra. Trzeba to jakoś uporządkować. Garderobę zrobić trzeba. Garderobę. Jaki masz pomysł? Ktoś się mnie zapyta. No cóż, no. Może zrobimy na takie przegródki, tylko jeszcze się zastanawiam tak, jakby to było raz, dwa, trzy, cztery, ok, pięć. Faktycznie jakbym tu przegrodził. O tak. Coś na razie tak wymyślam, nie? Improwizuję znowu. Czekajcie, najpierw te koszyki tu muszę podkładać. I teraz tak, gdybym tu cyknął, może tak być. Może tak być. I teraz tak. Te baskety. Nie, nie zrobię to półki. To chciałbym półkę zrobić, wtedy mógłbym tu buty położyć, jeszcze pod tym. Ale nie wejdę w taki sposób, bo tutaj aż tak bardzo to nie działa. Więc zróbmy tak. Na razie tu będą po prostu takie kosze. Od góry tu. Chciałbym akurat ten kolor mieć tych koszów. O, willow, czyli z wierzby, tak. Jeszcze chciałbym dwa, tu. Tylko jeszcze się zastanawiam, czy tutaj nie zrobić tej ściany w całości jako kamień, nie? No właśnie, tak się zastanawiam. Możliwe, że tak zrobię. Tak, żeby się zgadzało z tym kamieniem tutaj. O to mi chodzi. Właśnie trzeba zrobić to garderobę, nie? Po prostu w końcu. Więc dlatego działamy. Gdzie to dłuto? Tu jest dłuto. Nie widzę trochę. Dobra. Okej. Okay. Dobra. Teraz tak trochę brzydko z tym oknem wygląda, nie? Wiecie co? A może tutaj tak to oddzielić, skrócić o jeden? Dobra, czekaj. Ja to kombinuję, nie? W tej chwili, więc mnie tutaj gościu nie ten. Czekaj. Będzie dobrze. Ja to kombinuję, nie? W tej chwili można by to tak zrobić. To by zapewniło rozdzielenie z oknem. O właśnie, tak można by zrobić. Tak, to daje oddzielenie od okna. Może być. To jakbym tak przypiłował odrobinkę o czwóreczkę. Bo czemu by nie? Zobaczymy. Ale najpierw. Dobra. Teraz birch będzie tu na dole. A po przeciwnej stronie ewentualnie zrobię pod buty. No właśnie. Nie. No. Okej, zobaczcie, minus 15 mamy. Tylko pamiętajmy, że jestem na podwyższeniu. No, jestem na podwyższeniu. Czyli normalnie powinno być chłodniej. Znaczy cieplej, nie? Tam niżej. No.
tutaj też tak zrobimy. Okej, okay, młotek. Ile ja żem tu zrobił? 2, okej, okay, dobra. Tak zrobiłem. Mógłbym to też od... Tak się zastanawiam. A zobaczycie, co mi tutaj chodzi. Takie drobne. O. Właśnie, jakby jeszcze zrobić to z tego kamienia, być może to może być jak najbardziej. Dobra, to takie wrażenie takich kolumn będzie. No i po przeciwnej stronie jakby były buty. A tak? Nie. Nie, dobra, niech jest. Dobra, pierwsza w nocy już mamy temperaturkę. Minus 16, tak 17. No dobra, nie jest źle, nadal nie jest źle. Muszę zobaczyć, ile będzie. To jeszcze nie jest maksimum low, nie, w nocy. Nie jest jeszcze najniższa. O nie, dobrze to wygląda, dobrze, podoba mi się. Trochę też te filary nie są takie, kurcze, blade. O, takie proste bloki. Potem tylko to trzeba posegregować ubrania. Jeszcze jakieś tabliczki damy. O, właśnie. Jakieś tam koszule, biżuteria, może coś tam ten. Mi się przydały tutaj takie... może dam do biżuterii. Oddzielne skrzynie zrobię. Już normalne skrzynie, takie wiecie, te. Może będzie tu, albo tu będzie taki kącik na biżuterię. No i dobra. Jeszcze się zastanawiam, czy... a gdybym to, kurczę, blade tutaj jeszcze pociągnął taką krechę. Trochę eksperymentuję teraz, nie? Po prostu, żeby to jakoś ciekawiej wyglądało. Gdybym taką tu krechę pociągnął, to co? Jakby całość tu była, tak o. Może to i ciekawiej będzie, jakby tak całość tutaj, kurczę, zrobił. Ojo. Nic z tego. Aż tak trzeba? Ja pierniczę, dobra.
Okej. Może i lepiej tak? Tak patrzę, tak w sensie... No, tutaj cały tak kamieniem pociągnąć. No dobra, chyba mi się podoba. Tylko będzie ścianka, będzie tylko. Ścianka z tyłu będzie tylko z drewna. O, to jest dobre. Podoba mi się nawet to. Sobie to zaraz przerobimy. Jeszcze temperatura spada, jeszcze spada, nie? Ale jeżeli tutaj wyżej nie będzie już tak aż tak zimno, no to znaczy, że już jest dobrze. Ja nie chcę, żeby spadło poniżej 20, o tak. No. Nie chcę, żeby spadło poniżej 20. Dobra. Okej. Przeszkadza mi tu. Tamte to chyba zabiorę w ogóle gdzieś. Będą jako takie tymczasowe, albo ustawię na dworzu. Tam do tej przyszłej szopki, gdzie będą te składowane owoce. Gdzie byłyby składowane owoce. Dobra. I teraz jeżeli tu pociągnę, tak o. No to jakoś to wygląda nawet. A dobra. Okej. Jest jakaś tam garderoba. Muszę tylko teraz to, mówię, jeszcze dać może tabliczki i posegregować trochę jakoś tutaj. Co będzie gdzie? Gdzie ubrania, gdzie bluzki, gdzie coś tam. Tu będzie na buty. No właśnie, tu może taki właśnie ten kącik na biżuterię, który być może będzie oddzielony jakoś tutaj kolejnym tym. O, dobra. Może być, byłby taki oddzielony. Dobre, zaraz. Tutaj tak samo bym zrobił, nie? Myślę, powiem wam. Tak jak tu, tylko to będzie większe. Będą dwie skrzynie normalne. I tu może półka, zobaczę. No i tu będą, może też buty stać. O, jeszcze zobaczymy. No i może tutaj też taką kolumnę można by zrobić, aż dotąd. I tu już nie musi być te równomierne oświetlenie takie. Dobrze jest, no. Będzie taka, no, garderoba, składowanie ubrań, o, takie rzeczy tutaj. Myślę, że fajnie to wyjdzie. Oh no. Tylko jeszcze na ułożenie, wszystko tego, no, posegregowanie tego trochę mi zejdzie, nie? Jeszcze chwilka, pokażę wam później rezultat końcowy. To tak, najpierw chodźmy tam, gdzie te sady miałyby być. No widzę, że już nie spadło poniżej 20. Będę musiał tylko zgromadzić dość, trochę to przerobić, odsunąć o jedną kratkę. Trochę zdobyć drewna więcej, żeby zrobić płotki i sadzimy, nie? Tyle, w następnym odcinku sadzimy. Może też te szklarnie dorobimy sobie w następnym odcinku. Coś tam pomyślę tutaj, co zrobić. No i ta wyprawa do archiwum. Wielkimi krokami się zbliża, nie? No. To był fajny świat, ten zimowy. Ale wszystko się kończy, nie? W końcu przecież. No, tak jak poprzednie sezony się skończyły, ten też się skończy. Chociaż trochę nie chciałbym opuszczać rzeczywiście, bo fajnie tu jest, kurczę, już się tak rozwinąłem. Ale mówię, nowy generator świata, no i w ogóle dużo nowych rzeczy w kolejnej wersji i tak dalej, to tak, no, no trzeba przejść, no. Ja sobie zostawiam te światy na pamiątkę. Może nawet, wiecie co, jak będziecie chcieli, to musicie dać znać, to może ja nawet udostępnię te światy. Zrobię jakiegoś zipa i po prostu wrzucę je na jakiegoś, nie wiem, Google Drive'a czy coś i dam link i kto będzie chciał, to będzie mógł sobie pobrać. Może tak zrobię. Zobaczę.
No tak sobie myślę. Może podrzucę, mówię, no. No trzeba, no, jaki mamy iść progres w ogóle, o, tutaj w ogóle śnieg się kończy powoli, więc niebawem tutaj już nie będzie, no mówię, jeszcze mieliśmy przecież zrobić tropiki i może nawet lodowo północ, chociaż tej lodowej północy to tak trochę mi się średnio widzi, przyznam, ale trzeba będzie zrobić, nie? No właśnie, więc kurczę blade. Musimy przejść do kolejnego, jak chciał, nie chciał, to trzeba będzie zakończyć ten świat, według mnie po prostu i tyle. No. Ciekawe. No, ale dobra, to chyba będziemy... nie, po prostu powiem tak. Tutaj jeszcze może trochę nam zejść na tym świecie, tylko po prostu powiem wam tak, spróbuję teraz zrobić takie drobne wylistowanie, dobra? Teraz tak wszystko to, co pamiętam. Oczywiście mogą dojść nowe pomysły również od was. I tak dalej. Więc to, co pamiętam, spróbuję teraz przedstawić i można tak oszacować, ile jeszcze będzie odcinków. Więc tak, podróż do rezonansowego archiwum, która odbędzie się... prawdopodobnie normalnie będziemy iść, nie będę robił cięć, myślę. Zresztą jak chcecie, ale wydaje mi się, że przejdziemy sobie po prostu bez robienia cięć. Tak o. No to i samo archiwum. Powiedzmy, że nie wiem, 2-3 odcinki nam to zejdzie, powiedzmy. Dokończenie tutaj tak, sad, szopka na owoce, jakieś takie tu zrobię. Tu może też znowu jakąś altankę i strefę relaksu. Dwie szklarnie muszę też dorobić. Muszę tutaj też jakoś ten murek zamknąć i może zrobimy też wieżę na odcinku częściowo. Dalej jeszcze trochę musiałbym rozbudować tą strefę tu na północ, tą relaksu, ale jeszcze nie mam pomysłów trochę jak, ale też. Może zrobię nawet mostek przez jezioro, taki drewniany tutaj, do tej strefy tu. Tu na tym wzgórzu chciałem coś zbudować. Może tu walniemy, może jakieś takie menhiry. O, nie musi być taka kapliczka jak tam. Może coś takiego bardziej nordyckiego, takiego dziwnego, jakaś pozostałość po jakiejś dawnej tej cywilizacji, nazwijmy to. Dobra, no, zasadzenie drzewek, to wiadomo. Może jednak też zrobimy, być może, bo tutaj jest ruiny leśnej chatki. I tutaj nie chcę jakby źle trafić, ale wydaje mi się, że to pan Fosforek był, że zaproponował ten pomysł, żeby odnowić tą chatkę. Jeżeli się pomyliłem, to sorki, ale tak mi się wydaje, że to był on. No to może tak zrobimy, po prostu użyję nowych materiałów i to przerobię i zrobię jakieś tutaj... Trochę wyciąć parę drzew, żeby zrobić taki leśny domek, nie? Może też tak zrobimy na odcinku, więc widzicie, nie? Już parę rzeczy jeszcze jest. Może jakoś barwnikami chciałem się zająć, farbiarnie, tylko muszę pomyśleć jeszcze, ale możliwe, że farbiarnie jakąś. No i dalej nie mam pomysłów na razie, więc... Będziecie musieli mi podsuwać też na odcinkach po prostu w komentarzu. W sumie to nawet nie muszę przypominać, nie, tylko możecie sami, możecie sami, nawet bez mojego przypominania, po prostu zaproponować zrobienie czegoś tutaj jeszcze na tym świecie, jakiejś konstrukcji, czy może przejścia się gdzieś. O. Tylko może nie 50 tysięcy kratek, dobra, na północ, tylko tak trochę bliżej. Może tu jest jakiś region jeszcze, który chcielibyście zwiedzić w sumie. A, jeszcze wieża w górach, o. O właśnie. No, dobra, więc jeszcze trochę tutaj, da się jeszcze coś tu ogarnąć trochę, nie? Więc myślę, że jakbym się postarał, to jeszcze z 20 odcinków pewnie dałoby radę tutaj, że tak powiem, wycisnąć jeszcze tak w miarę, nie? No to może będziemy do tego dążyć. Dobra, no będziemy czekać na 1.20, o, wersję. Dobra, w każdym razie już pora kończyć, bo widzę po czasie, że długo wychodzi, więc będę się z wami żegnał i do następnego.